Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie też w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do śledzenia mojego Instagrama Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Dobra, teraz dziewczyny, zaczynamy nasz film. Mam trochę przeróbek, nawet sporo. Wzięłam się za projekty i miałam tak dużo rzeczy pozaczynanych. Ktoś napisał, że mam tego za dużo pewnie i po prostu jest to wszystko pozaczynane. Gdzieś to jest prawda w tym wszystkim, że jest tego bardzo dużo. Może nie za dużo, bo od przybytku głowa nie boli, ale ja po prostu w miarę moich możliwości staram się to wszystko robić i projektować. Ale po tym komentarzu dostałam takiego powera, że naprawdę przysiadłam, poświęciłam sobie 3 wieczory i nadrobiłam swoje takie, powiedzmy, zaległości, jeżeli chodzi o te dopielęgnowywanie ubrań i te wszystkie moje takie projekty i tak dalej. Dziewczyny, zacznę od stylizacji, którą mam na sobie. I to była sukienka. Ostatnio Wam ją pokazywałam podczas zakupów z Wora. I co jeszcze chciałam powiedzieć? No ja ją przerobiłam, bo stwierdziłam, że bardziej podoba mi się bluzka. Ona jest tak zrobiona, ta bluzka, właśnie pod skosem jakby. Tak sobie ją wycięłam. Naszyłam sobie tutaj, właściwie stworzyłam z resztek materiału kwiata, więc sobie go tutaj przymocowałam i zrobiłam sobie gumkę do włosów oczywiście i podczas wyświetlania stylizacji ta gumka będzie oczywiście na moich włosach, ale też służy jako bransoletka. Po prostu uwielbiam gumki nosić do... służą mi one jako takie ozdoby. Poczekajcie, bo myślę o czymś bardzo intensywnie w tym momencie, dziewczyny, myślę o czymś bardzo intensywnie. Zastanawiam się, czy w tym odcinku będzie taka jedna rzecz. Poczekajcie chwilę. Posiedźmy w chwili ciszy. A few moments later. Dobra, już wszystko wiem. Już wszystko wiem. Okej. Nowością u mnie są spodnie, takie cudowne, naprawdę jestem w tych spodniach zakochana. To są spodnie takie plisowane, granatowe, z wysokim stanem, niesamowicie wygodne. Wiecie, co mi jeszcze na myśl przyszło, dziewczyny? Dobra, opowiem najpierw tą stylizację i zakończę temat. Więc dzisiaj tak na granatowo, moja cała stylizacja jest przepełniona tym granatem po prostu, ale tak zachciało mi się połączyć właśnie te spodnie z tą bluzką. Jakoś tak wisiało to gdzieś obok siebie i po prostu się tak w pewnym momencie przyciągnęło, że pomyślałam sobie, kurczę, no zrobię całą taką jakby granatową stylizację, ale dodam trochę takiego błysku, może różu, może bardziej tak rozświetlę tę stylizację, żeby nie była taka aż mroczna, bo lubię sobie po prostu te takie ciemne rzeczy rozjaśniać. Chociaż mam też takie pomysły i stylizacje, w które są takie czarne całe czarne, ale to też zależy od ubrania. Słuchajcie, to wszystko ja po prostu tak wyczuwam i tak intuicyjnie podchodzę do tych stylizacji. To, na co mam po prostu taką ochotę w danym momencie i zależy wszystko, jak dana rzecz wygląda. Tak po prostu to wszystko tworzę sobie. No więc dziewczyny, do tego granatu dodałam sobie róż, taki metaliczny, nie taki zwykły, fuksjowy, skromny, czyli zobaczcie, na przykład nie założyłam tych butów, bo one są takie, takie skromne, mimo że ten kolor też by gdzieś to wszystko pasowało, ale ja postawiłam na właśnie taki metaliczny odcień, żeby tę stylizację tak podbić, podkreślić. Co Wy na to ogólnie? Jak Wam się podoba teraz moja bluzka? Fajny ma kształt też. Uwielbiam takie po prostu spiczaste ramiona. Czekajcie, tylko sobie poduszkę poprawię, bo chyba jest źle. Oczywiście, że tak. I nic mi nie mówicie. O! Takie rzeczy trzeba komentować. Joanno, popraw sobie poduszki. No, ja się śmieję, słuchajcie, dziewczyny, że tutaj co niektórzy po prostu potraktowali mnie jak stację benzynową, że tankowali się, ale dosyć tankowania. U mnie nie ma darmowego tankowania po prostu sfrustrowanych osób. Ja jestem osobą o bardzo wysokich wibracjach energetycznych. Ja jestem bardzo wysoko, słuchajcie, jeżeli chodzi o energię. Ja po prostu takie osoby powiedziałam teraz, że będę wywalać. Naprawdę, bo już dosyć tego, przekraczają moje granice. A nikt nie przekroczy moich granic, bo ja sobie na to po prostu nie pozwolę. No słuchajcie, nie pozwolę, ja mam bardzo silną osobowość. Jestem wrażliwa, ale jestem bardzo silną kobietą i ja po prostu nie toleruję chamstwa i umiem sobie z nim poradzić w bardzo prosty sposób, wypierdzielając po prostu wszystkich i tyle. Kto mi tutaj będzie tak się zachowywał, to
będzie stąd usuwany, blokowany, bo my nie potrzebujemy i wy też, dziewczyny, nie potrzebujemy takiej energii, bo to jest dobra energia, to jest wszystko w wysokich wibracjach i nam nie jest naprawdę potrzebne takie szambo dosłownie. Także dalej, lecimy i koniec już tego wszystkiego. Pokażę wam, co zaczęłam robić, no bo zawsze coś zacznę, no trudno, taką mam naturę. Więc mam taką bluzkę i ostatnio założyłam ją do miasta, ubrałam się w nią. Słuchajcie, od środka tak mnie gryzły tutaj te cekiny, badziewie, po prostu badziewie, słuchajcie. Naprawdę coś okropnego, niedopracowana, tutaj w tych szwach te cekiny dziobią, gryzą. Powiedziałam, w życiu jej nawet nie wystawię na sprzedaż, bo nie zrobię komuś tej krzywdy, żeby ktoś po prostu zapłacił kasę i się wkurzał, że go ktoś gryzie. Po prostu, słuchajcie, masakra. I ja postanowiłam tę bluzkę przerobić. Dzisiaj po tym filmie odetnę sobie rękawy, albo całą tą siatkę z tymi cekinami, albo całe te białe rękawy. Bluzkę ocalę, bo będzie biała, zwykła, taka basicowa. I mam nowe takie fioletowe kozaki, które wam ostatnio pokazywałam. Po prostu sobie zrobię projekt taki na szybko z tych cekinów. Także sobie te kozaki jeszcze tam po swojemu urozmaicę. Teraz, dziewczyny, kolejna rzecz, to jest mój projekt. To jest taka dosłownie łachmaniarska kurtka, tak bym to nazwała, bo ona jest taka, ma taki jakby powycierany kolor i to był płaszcz. To był płaszcz. Gdyby ten płaszcz był w stanie takim lepszym, to bym nie obcinała go, bo był bardzo fajny, to jest skórzana rzecz. Natomiast płaszcz był zniszczony i naprawdę nie chciało mi się nawet, nie miałam wizji takiej, żeby naszywać coś na ten płaszcz i żeby go w ten sposób ratować. Także wzięłam nożyczki, zrobiłam bardzo ostre cięcie. Lubię teraz takie mikro rzeczy, ponieważ stworzyłam taki mikro kożuszek, który wam się też bardzo podobał i ja jestem z niego też bardzo dumna. Także z tej kurtki zrobiłam dosłownie to samo i trochę musiałam się z nią pobawić, bo w środku trzeba było to wszystko podszyć. Z tyłu sobie zrobiłam takie dwie zaszewki jakby, więc zebrałam sobie materiał. Kurtka ma sterczeć tak jak sterczy i powiem wam, że wcześniej sterczała bardziej, mogłam to zostawić, ale ze względu na to, żebym się dobrze w tym czuła, to sobie troszeczkę to zebrałam, ten materiał. Ona jest, dziewczyny, w takim dziwnym kolorze. No po prostu to jest bardzo dziwny kolor. Ona wygląda jak taka, jest stara, ale wygląda jeszcze na starszą, jak z epoki dinozaurów. Po prostu dziwna, trudna. Trochę kojarzy mi się z marką Diesel, trochę kojarzy mi się z takimi projektantami, którzy celowo na przykład tworzą takie ubrania a la stare. To jest dosłownie coś takiego. Ja jej przez to, że ją obcięłam, dodałam takiej współczesności i gdzieś przemyciłam ją do mojego świata, więc ja jej nikomu nie proponuję, to już mówię od razu, ja w niej będę chodzić, dziewczyny, więc po prostu tak, tak sobie wymyśliłam, że lepiej będzie ona wyglądała jako taka mikrokurtka, bo płaszcza w żaden sposób nie chciałam ratować inaczej, bo po prostu nie pasowało nic do niego, nie czułam tej wizji, nie miałam tej wizji odnośnie naszywania czegoś, więc zrobiłam sobie mikrokurtkę. A teraz, słuchajcie, jest taka pogoda, że rano takie mikrokurtki się bardzo przydają i sprawdzają. Niekoniecznie wskakuję chętnie teraz w wełniane jakieś płaszcze, jeszcze na razie nie ubieram takich rzeczy, więc sięgam po takie przejścióweczki. Kolejna rzecz i tu też będzie przeróbka. Najpierw zacznę od koszuli. Ostatnio wam ją pokazywałam, marka Pretty Little Thing, rozmiar 42, nie zwężałam jej. Tu są róże. Dlaczego jej nie zwężałam? Bo stwierdziłam, że rękaw jest dobry na mnie. Byłam zdziwiona, że nie jest aż tak szeroki tutaj ta końcówka. Więc pomyślałam sobie, no skoro rękaw jest dopasowany, to reszta będzie luźniejsza. Więc jest to forma taka pudełkowa. Z tyłu tak się prezentuje. Co prawda jest to koszula taka krótsza i w tej stylizacji, którą wam za chwilę pokażę, ona tak średnio spełnia swoją funkcję, bo gdyby była dłuższa, to by lepiej po prostu zachowywała się na moim ciele i sylwetce, dlatego że ona ciągle tam wychodzi mi do góry, więc muszę tutaj też albo to zaakceptować, albo po prostu zmienić koszulę w tej stylizacji. Ja, dziewczyny, jakiś czas temu pokazywałam wam takie dziwadło, bo to jest dziwadło. To są takie spodenki, które są z tego plastiku i one były za szerokie. I zobaczcie, co mi się w nich, ja chcę wam tutaj opowiedzieć o nich kilka słów. One mają fajne tutaj po prostu zdobienie, więc gdybym automatycznie zwęziła je od środka, to byłyby nudne i byłyby brzydkie, bo usunęłoby się to zdobienie.
Więc ja zrobiłam sobie efekt takiej kobry i to też jest mój patent, który wymyśliłam w tamtym roku i tworzyłam sobie projekty na podstawie tego, że sobie ubrania zwężam po zewnętrznej stronie i wypełniam jeszcze dodatkowo czasami sobie pluszem z jakiegoś starego miśka właśnie tę przestrzeń, która tutaj jest, bo to jest taki tunel. Natomiast w tych spodniach nie ma takiej potrzeby. To jest taki materiał, który samoistnie się układa w momencie, kiedy tutaj znajdą się moje biodra, no to to się rozprostowuje i tworzy się taki ten kołnierz, czyli efekt zamierzony. Zobaczcie, jak to jest zrobione przeze mnie. To jest po prostu zwężone w dodatku białą nitką, bo tak miało być. I specjalnie nie dobierałam tutaj na maszynie czerwonej nici, dlatego że ja chciałam, żeby było widać tę białą, że to jest specjalnie takie oddzielenie, że to jest zwężone na zewnątrz, bo czerwona nitka by zniknęła, nie byłoby tego efektu, a tutaj jest efekt tego właśnie kołnierza. To jest, ja to nazywam projekt Kobra. Miałam kiedyś kilka rzeczy z tego właśnie w ten sposób zrobionych. To jest taki mój własny patent i pomysł. I dużo rzeczy teraz będę w ten sposób sobie zwężała. Mało tego, dziewczyny. Pokażę Wam, chyba mam gdzieś ogólnie jeszcze filmik albo zdjęcie, jak to wyglądało przed przeróbką. No wiecie, bo to jest łatwo sobie wyobrazić, bo wystarczy sobie w głowie jakby usunąć białą nić, która jest widoczna. Natomiast jak gdybym ja założyła to na siebie, jakbyście widziały, jak to wyglądało, to było no, dziwne, po prostu dziwne. To jest jakaś chińska rzecz, więc ja nawet chińskie rzeczy przerabiam po swojemu. Ostatnio nagrałam kilka rzeczy takich przy maszynie i tam mam jarzeniówkę. I ta jarzeniówka, słuchajcie, normalnie w świecie nie, jak to się mówi, nie mryga tak. A jak włączam aparat i nagrywanie, to jest taki efekt. Ja się myślę, kurczę, dziewczyny się na mnie nie obrażą, nie nagrywam dziewczyny kalkulatorem, ale to taki efekt specjalny. I tam po prostu chyba w kolejnym filmie będzie kilka takich projektów, bo zaczęłam szyć też kwiaty. Nie róże, tylko lilie. Lilie takie moje, własne, z poduszek po prostu, takich tych o tutaj. To też Wam pokażę w kolejnych filmach. Tu też dziewczyny były przeróbki. To była sukienka, też ją Wam pokazywałam i teraz stała się to taka bluzką koronkową. Nie potrzebowałam takiej sukienki, bo mam takie, a bluzka się przyda i nie zwężam jej. Ona będzie taka luźna. Taka po prostu luźna i idealnie pasuje do tych spodni pod tym względem, że one też są takie luźne i mają swój świat. Też Wam je pokazywałam. No ale już dzisiaj w stylizacji dosyć dużo je musiałam zwęzić. Tutaj po prostu mniej więcej taki odcinek, dlatego że one mi po prostu tak spadały. W środku jest porwana podszewka, mam nadzieję, że tego nie widać. Z tyłu tak się prezentują, więc są to spodnie, no chyba takie dosyć przezroczyste, ale wiecie, są tutaj też kwiaty, no to zależy, gdzie się kto patrzy. I po prostu tak, zobaczcie, nogawki jakie są szerokie. Dla mnie to by była spódnica ołówkowa, ja bym się zmieściła w tę nogawkę. Ale bardzo mi się podobają, są takie jak te granatowe, w których właśnie dzisiaj dla Was nagrywam. Niesamowicie wygodne. Te też są, ja jestem w tych spodniach zakochana, słuchajcie. Miałam kiedyś takie białe, plisowane, ma je Patrycja. Wszystko, jak coś, to ma Patrycja, dziewczyny. Jak coś, to ktoś czegoś potrzebuje, to do Patrycji. Żartuję oczywiście. To znaczy, żartuję, żeby tam do Patrycji wypisywać, ale Patrycja ma. Co takie było z takich moich cudowniejszych projektów, rzeczy, to wszystko ma Patrycja. Dobra, i teraz tak, do tych spodni oczywiście latem, wiosną można sobie założyć jakiś crop top, też będzie to fajnie wyglądało. Ja tak troszeczkę, wiecie, już poczułam jesień i może moja stylizacja nie jest stricte jesienna, ale no gdzieś jeszcze można się tak ubrać, na przykład po południu. Teraz rano 9 stopni u mnie, po południu 21, więc jest jeszcze gdzie się tak stroić. Teraz dziewczyny, sukienka, która bardzo mi się podoba, ta ala firanka, ala obrus. Ja ją Wam ostatnio pokazywałam. Jeżeli zostawiłabym ją w ten sposób i to by było tak luzem, to rzeczywiście nie podobało mi się to. To mi się kojarzyło z takim starym obrusem, więc nie za bardzo. Wzięłam sobie to do przodu i tak powstała moja prosta stylizacja. Dodałam do tego torebkę z dawnych lat skórzaną, która po prostu do tej sukienki pasuje, tak? Do tego klimatu, do tego wszystkiego, krawat od pani Zosi, pomarańcz, postawiłam na pomarańcz i białe buty. Z tyłu może trochę jak na ślub, z przodu tak z dodatkami już to inaczej wygląda, no ale trudno. Podoba mi się ta sukienka i podoba mi się to, że można fajnie ją sobie tak modyfikować, więc z przodu
mamy tutaj wiązanie i jest ok. Kolejna rzecz i kolejna przeróbka, także nadrobiłam zaległości, dostałam takiego kopa w tyłek, że po prostu mnie to mobilizuje zajebiście, wiecie? Ja naprawdę, naprawdę z takich nawet beznadziejnych jakichś sytuacji czerpię i wyciągam wnioski i lekcje i jeszcze bardziej jestem wdzięczna za to, jaka jestem, słuchajcie. Więc to mnie jeszcze bardziej tak jakby buduje. No nie buduje mnie to na tyle, jak otaczanie się pozytywnymi ludźmi, bo to jest niezastąpione, ale z każdego po prostu jakiegoś takiego bagna, że tak powiem, podnoszę się niczym feniks z popiołów i zawsze jeszcze większe mam po prostu, mam większą ochotę do działania. Także mnie nigdy, słowa potrafią zabić człowieka, ale ja sobie wypracowałam już tak głowę i tak własną taką dobrą, pozytywną energię, że nie da się naprawdę zabić mnie słowami. Nie da się po prostu z tego zrobić, bo jestem na tyle silna, że wstaję ze wszystkiego, słuchajcie. Powstaję po prostu. Ze wszystkiego się podnoszę. Także teraz kolejna przeróbka. Widzicie, przepraszam Was jedynie za to dzisiaj, że takie są wstawki z tych moich takich przemyśleń, ale sama wiecie, że jestem sobą i tak naprawdę lubię też powiedzieć, co myślę na dany temat, ale w pewnym momencie jest granica, niewspominanie o tym, więc w dniu dzisiejszym zostanie to wszystko, tak jak powiedziałam, rozwiązane i zakończone. A teraz już mogę spokojnie sobie dalej mówić, bo jestem tutaj w swoim świecie, więc spódnica, która też była zwężana, skracana, kurczę, zaciągnęłam sobie, widzicie, tutaj nitka wystaje. Muszę to wyciąć. Skróciłam ją sobie i zwęziłam. I wystylizowałam ją tak na retro, tak w stylu Chanel. Jest to spódnica, która właśnie z marką Chanel mi się kojarzy, bo u nich jest taka elegancja, taka forma spódnic, są takie tweedowe materiały. Ona jest naprawdę bardzo ładna, ta rzecz. I jeszcze jest taka kokardka, nawet była kiedyś taka kolekcja u Chanel i Pokaz Mody, gdzie były takie zdobienia, właśnie takie kokardy, tak mi się to skojarzyło. Ale słuchajcie dziewczyny, ja po prostu wystylizowałam sobie tę spódnicę tak naprawdę pod kątem siebie. Białe rajstopy, które też na pewno nie wszystkim się podobają, ale one są świetne. Nie są ciepłe, w nich się nie zagrzeję, bo mają wszędzie dziury, więc ona takie na teraz. I do tego takie retro buty, które uwielbiam, często je widzicie w moich stylizacjach, takie biało-czarne. Cholernie praktyczne, naprawdę bardzo, bardzo praktyczne. One sprawiają, że moje stylizacje po prostu latają wysoko i ja się w nich czuję rewelacyjnie. Kocham takie buty i słuchajcie, naprawdę uważam, że buty to jest wisienka na torcie w stylizacjach, bo gdybym założyła jakieś takie, wyobraźcie sobie, nie wiem, topory, no dosłownie nawet te. Te są ładne, ale jakbym te założyła, to po prostu była jedna wielka kaszana. Także tyle, jeżeli chodzi o tę spódnicę. Mam nadzieję, że Wam się zdążyło wyświetlić krótkie zdjęcie czy tam filmik, jak ona wyglądała przed przeróbką. Kolejna rzecz to jest bluzka z Friendly, taka piórowa ja ją nazywam. Była to sukienka przez chwilę. Dziewczyny, za krótka. Ja Wam ją pokazywałam z wora. Nie wiedziałam, że ona jest tak krótka. To jest rozmiar S, marka Misguided, ale po prostu, no nie, nie chce mi się zakładać pod spód jakichś basicowych sukienek, no bo gdzie? Jak tutaj jest taki dekolt i nawet bielizny nie można ubrać dosłownie, więc nie będę zakładała jeszcze pod to jakiejś basicowej sukienki. Także po prostu skróciłam ją sobie i wyszła bluzka. Założyłam jeansy, klasyczne jeansy marki Levi's, które kupiłam na Zalando. I do tego czerwone moje buty, które są no, bardzo specyficzne. Nie każdemu będą się podobały, ja je uwielbiam i tutaj właśnie taka prosta w sumie stylizacja, ale bardzo ekstrawagancka. Też, słuchajcie dziewczyny, chciałam, żeby, no tu jest bardzo głęboki dekolt, no nie mi się on podoba, ale wolałam sobie coś założyć na szyję, żeby było bardziej tak elegancko. No i kolejne kuse ubranie, dosłownie, ale jest fajne, no bo to jest takie moro cekiny. Pokażę Wam najpierw, jak to wygląda, czyli góra-dół, natomiast później założę płaszcz.
żeby to wszystko uspokoić. Płaszcz w kolorze takim zielonym, ciemnym, taki jaki jest tutaj właśnie widoczny. Więc dziewczyny, to jest topik, też Wam go ostatnio prezentowałam. Bardzo chciałam go założyć, bo jest dosyć ciekawy. Rozmiar 36, jest to bardzo taka kusa rzecz, ale na przykład można go wykorzystać pod jakieś marynarki, niekoniecznie w tym zestawieniu, tylko coś dłuższego, na przykład spodnie z wysokim stanem, też inaczej będzie to wyglądało. Natomiast no, jest to komplecik, więc pokazałam to jako komplecik. Jeżeli założę sobie na to ten płaszcz zielony, no to jest to takie uspokojone i gdzieś tam jest ten błysk i słuchajcie, zawsze można się tam zakryć, więc jest bezpiecznie. Spódnica jest w rozmiarze 34, góra jest w rozmiarze 36, co mnie bardzo cieszy, bo zazwyczaj spódnicę po prostu potrzebuję w rozmiarze XS, bo muszę je zwężać niestety. Niestety, bo to są takie drobne przeróbki, które zabierają czas. Ja lubię takie ubrania, słuchajcie, z którymi jest co zrobić. W kolejnym filmie pojawi się na przykład dużo dziwadeł, dużo takich różnych rzeczy, których nikt nie chciał. Ja takie rzeczy najbardziej lubię. Nie lubię takich w sumie gotowców z jednej strony, bo się przy nich strasznie nudzę. Te stylizacje są takie szybkie, to wszystko jest takie szybkie, a ja lubię się nad czymś też zastanowić. Czyli usiąść sobie wieczorem przy mojej maszynie i na przykład tak jak wczoraj to zrobiłam, zacząć szyć sobie kwiaty z poduszek, tu przyszyć coś do czegoś, tu coś tam przerobić. Lubię dziwne ubrania, lubię po prostu wyglądać inaczej. I powiem Wam tak szczerze, mimo że ten komplecik jest spoko i tylko można go założyć płaszcz, to jest to dla mnie małe wyzwanie. Po prostu, nie jest to żadne wyzwanie. Sweter, który jest w kolorze takim czerwonym, ale lekko zburaczałym. Okej? Dobra, więc tak, z tyłu tak się prezentuje. Jest to sweter wełniany, ale z czymś tam jeszcze, bardzo taki porządny. I jeżeli chodzi o jego wzór, to macie tutaj takie dziewczyny przeszycia, są takie przeszycia, mamy guziki czarno, złote, z tyłu tak wygląda, jest bardziej taki gładszy. Ja założyłam sobie do niego spódnicę, która, jakieś pół lata, kolorystycznie, fajnie ten sweter tak podbija. Po prostu. On nawiązuje, wiadomo, do tych kwiatów tam czerwonych, ale też pięknie łączy się z bielą, czyli z tym takim kolorem podstawy, jaką ma w sobie ta spódnica. Jest tam też granat, więc to wszystko jest takie do siebie przyciągające bardzo. Ja sobie tę spódnicę ostatnio odłożyłam już na wiosnę, ale no pomyślałam ten sweter i od razu ta spódnica. Mi te rzeczy tak przychodzą szybko do głowy. Ja się zastanawiam czasami, po co ja to wszystko chowam? Po co ja robię takim, wiecie, lato, jesień, zima. Po co? Jak mi jest wszystko potrzebne cały rok. No bo tak jak ten sweter kupiłam, a tu wiosenna spódnica jest potrzebna. Ostatnia na dzisiaj stylizacja to są spodnie zebrowe, też Wam ostatnio pokazywałam. Tutaj taka drobna wzmianka. Ja ich w stylizacji jeszcze nie zwężałam, więc zobaczycie, jak tam troszeczkę mi odsterczają z tyłu. Już po nagraniu zwęziłam sobie po prostu tutaj końcóweczki delikatnie, bo trochę mi spadają. One są w rozmiarze S, tu jest napisane motel. To są zebry, słuchajcie, ja kocham zebrę. I to są takie spodnie z troszeczkę niższym stanem, ale takim pośrednim. Nie jest on ani za niski, ani za wysoki. Z tyłu tak się prezentują, nie mają kieszeni, nie mają, nie mają kieszeni ani z przodu, ani z tyłu. I jest to fajna opcja właśnie dla zwykłych jeansów, bo nie, że są takie wzory, cudowny wzór zebrowy, który ja uwielbiam, to jeszcze naprawdę można sobie stworzyć z tymi spodniami przeróżne stylizacje. I tak, i fioletową koszulę brałam do ręki, fajnie wyglądała, taka po prostu fiolet. I żółta, super wyglądała, i żółte szpilki, więc jeszcze dziewczyny Wam te spodnie w kolejnych filmach pokażę właśnie z różnymi koszulami. Jak ta zebra pięknie się łączy z różnymi odcieniami. Dobra. Dziewczyny, to już wszystko w dzisiejszym filmie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i za wysłuchanie mnie. Jeżeli ktoś jest tutaj po raz pierwszy, to bardzo serdecznie zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie też w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. A propos Vinted, słuchajcie. Ostatnio dostałam od nich wiadomość, że powinnam regularnie dodawać ubrania. Zobaczcie, to gdzie jest ta sprzedaż komercyjna? Nie ma.
Joanno, dodawaj regularnie ubrania. Tak do mnie napisało Vinted, wręcz jeszcze chcieli wypromować bardziej moją szafę. Ale powiedziałam, że sobie poradzę. Nie muszą. Dobra, pozdrawiam Was bardzo serdecznie.